Witamy Państwa w następnej odsłonie Warto Filozofować. Jacek Wojtysiak. Piotr Lipski. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny. Wyszła książka Twoja, Jacku. Między ukryciem a jawnością. Esej z filozofii, religii i teologii filozoficznej. Bardzo ładnie wydana książka przez wydawnictwo WAM. Ta książka wyszła w ramach serii Deus Absconditus, Deus Revelatus. Zaraz wyjaśnimy te pojęcia. Tutaj jeszcze kącik dla sponsora. Ta książka powstała w ramach projektu badawczego właśnie tak nazwanego Deus Absconditus, Deus Revelatus. Problem poznawczej niedostępności Boga i jego rozwiązania, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki numer 2018-29 BHS100922. Chyba nic nie ominąłem. No i w ten sposób chcemy, zgodnie z wymaganiem sponsora, popularny sposób powiedzieć o wynikach tych badań, prawda? Jak do jakich wyników doszliśmy w naszym projekcie, w jaki sposób również spopularyzowaliśmy i ten program jest taką popularyzatorską próbą pokazania wyników naszych badań. No właśnie, mówisz waszych, to znaczy czyjś, bo to jest twoja książka, ale leżą przed nami jeszcze dwie książki. Powiedziałem, że to jest jedna z trzech książek w serii. Tak, tutaj były dwie głowy. Jest książka z trzema głowami i jest książka z jedną głową, czyli w ramach naszego projektu powstały trzy książki dotyczące problemu ukrycia Boga, rozumianego bądź dosłownie, bądź metaforycznie. W dosłowny sposób rozumieją chrześcijanie, wyznawcy innych religii, że nie zawsze czują bliskość czy obecność Boga i na tym polega to ukrycie. Natomiast John Schellenberg, który był inspiratorem tego projektu i cały projekt jest zorientowany wokół jego tak zwanego ateistycznego argumentu z ukrycia, rozumie to pojęcie metaforycznie. Chodzi mu o to po prostu, że fakt, że nie jesteśmy pewni istnienia Boga, że istnieją niewierzący, że nawet wierzący mają problem z dostępnością do Niego, jest wskaźnikiem Jego nieistnienia. I tymi problemami się zajmowaliśmy. Wprost argumentem Schellenberga i wielką dyskusją, którą ten argument wywołał w analitycznej filozofii religii anglosaskiej, bo wywołał dużą dyskusję, zajmuje się książka księdza Marka Dobrzynieckiego, doktora habilitowanego już, Ukrytość i wcielenie, teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga. Natomiast tym ujęciem dosłownym ukrycia, tak jak rozumieją teologowie i filozofowie różnych religii, zwłaszcza chrześcijaństwa i judaizmu, mówiące, że Bóg jakoś jest ukryty również dla nas, ludzi wierzących, to ksiądz Miłosz Kołda, też doktor habilitowany, Źródło i noc, wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu. To skąd się ta nazwa wzięła? Z Księgi Izajasza, gdzie jest takie sformułowanie, zaiste ty jesteś Bogiem ukrytym i w Wulgacie to Bóg ukryty zostało przetłumaczone na łacinę jako Deus absconditus. Stąd to pojęcie Boga ukrytego i przeciwstawiamy tego, że ma ten aspekt ukrycia, ale ma też aspekt jawności, stąd revelatus, czyli jakoś objawiającego się czy objawionego. Okej, dobrze. Zanim wypytam Cię o Twoją książkę, bo jednak skupimy się na niej, to powiedz mi jeszcze tylko krótko, która jest najlepsza z tych trzech? No, na pewno nie moja. Moja książka w sposób może bardziej popularny, bardziej swobodny, korzystając na materiale moich współpracowników, jest próbą wyrażenia własnych poglądów na pewien splot zagadnień z filozofii religii, a klamrą tych moich dyskusji, tych problemów i wyrażenia moich poglądów, moich argumentów jest problem ukrycia. Natomiast to są książki bardziej specjalistyczne i każda, bym powiedział, jest najlepsza w swoim rodzaju. No, nie znam lepszego opracowania dyskusji wokół Schellenberga niż książka Marka Dobrzynieckiego i nie znam lepszego opracowania tej idei ukrycia Boga
wśród myślicieli kręgu chrześcijańskiego i żydowskiego niż książka Miłosza Hołdy. Więc one są najlepsze w swoim rodzaju, a moja jest takim, powiedzmy, dopełnieniem trochę popularnym, a trochę no, próbą, mam okazję wyrazić swoje poglądy, to tu na niektóre sprawy wyraziłem oraz troszkę swoich relatywnie nowych argumentów. To trudno dzisiaj w filozofii o mocno nowy argument, ale powiedzmy relatywnie nowy, tam z pięć takich relatywnie nowych rzeczy się pojawia. Dobrze, więc na niektórych właśnie się za chwilę skupimy. Jak bo rozumiem, ukrywasz odpowiedź na to pytanie. Zostaje trochę ukryta, ale rozumiem. Bo pewne skupimy się tylko na niektórych aspektach, bo wiadomo, że będzie zaplanowana jest jeszcze z tobą rozmowa w ramach serii Filozof na kanapie i tam będzie dużo więcej czasu i wiele innych wątków będzie poruszonych. A mówisz tu właśnie o różnych rzeczach. Mówisz, jak możliwy jest jednak kontakt z Bogiem mimo tej ukrytości, albo jakie mogą płynąć pożytki z ukrytości, ale o tych rzeczach nie będziemy mówić, natomiast powiedzielibyśmy może trochę o tym argumencie J.L. Schellenberga właśnie z ukrycia. No i pozwól, że ja się wcielę właśnie w twojego oponenta, dyskutanta. Dodam oponenta, ale bardzo miłego człowieka. Tak, mieliśmy okazję poznać osobiście Schellenberga akurat na konferencji we Francji. Mieliśmy okazję rozmawiać. No i też... Ja miałem okazję być z kolei na seminarium. No, łączyliśmy się zdalnie u profesora Gutowskiego na seminarium, ale tak, mieliśmy też takie seminarium, więc bardzo miły człowiek. I też doszło do dyskusji, no nie tylko ale pisemnej i w związku z tym udało się to opublikować. Więc... Na nasze głosy odpowiedział, powiedzmy troszkę koncyliarystycznie, więc można powiedzieć, że wszystkim ta dyskusja coś dała. Myśmy troszeczkę zmodyfikowali nasze stanowisko, no myśmy no powiedzmy z tego kręgu filozofii jakoś będącym w kontekście chrześcijaństwa. On natomiast też troszeczkę swoje stanowisko zmodyfikował. Więc oponenta, co nie znaczy wroga oczywiście, no tak, albo wrogo nastawionego. Ale przejdźmy do tego argumentu. Więc argument z ukrycia albo argument z, jak to się czasami mówi, rzetelnych niewierzących. Ty proponujesz, żeby tłumaczyć ten angielski termin jako rzetelni niewierzący. Po angielsku to jest non-resistant, non-believers, ale myślę, że to rzetelny jest jak najbardziej na miejscu no bo ten mamy termin. Takie dziwactwa mamy inne, w języku polskim ale, na czym polega sam argument? Więc to jest argument metaprzedmiotowy, nie z samego faktu, nie z treści jakichś tam tez teistycznych, tylko z samego faktu, że istnieją ludzie, którzy nie wierzą, ale nie wierzą w rzetelny sposób. Co to znaczy? To znaczy, że próbowali szukać absolutu, albo w każdym razie poświęcili temu sporo energii, nie zaniedbali tego zagadnienia, więc to nie jest tak, że się uparli w niewierze, wręcz przeciwnie, oni chcieli, szczerze szukali Boga, no ale go właśnie nie znaleźli i nie wierzą. I teraz Schellenberg mówi coś takiego, że jeżeli rzeczywiście istniałby dobry Bóg wszechprzymiotów, który byłby wszechmocny, dobry, kochałby człowieka i wiedziałby, że ta relacja z nim, z Bogiem jest dobra dla człowieka, no to a jest wszechmocny, no to nie dopuściłby do tego, żeby byli ludzie, którzy nie są w stanie nawiązać z nim tej relacji. Czyli innymi słowy, nie byłoby właśnie takich rzetelnych niewierzących. Czyli pierwsza przesłanka tego argumentu jest właśnie taka. Jeżeli Bóg by istniał, jeżeli Bóg istnieje, to nie ma rzetelnych niewierzących. Ale skądinąd wiemy, że są tacy rzetelni niewierzący. To jest przesłanka empiryczna, ale wiemy. No właśnie i nieważne, co oni uważają, nie to jest istotą. Sam fakt, że oni istnieją, jest już argumentem na rzecz tego, że Boga nie ma. No i w związku z tym z tych dwóch przesłanek na zasadzie modus tollendo tollens wynika, że w takim razie Boga nie ma. Bo gdyby był, jeszcze raz przypomnę, to nie istnieliby rzetelni niewierzący istnieją, więc Boga nie ma. Jedno tylko zastrzeżenie, nie tylko by to dotyczyło tych, którzy szukali w sposób uczciwy i poprawny, powiedzmy metodologicznie, a nie znaleźli, ale dotyczy również tych, którzy nie mieli w ogóle
urodzili się w takich społecznościach, które w ogóle takie pojęcie, jak pojęcie Boga nie funkcjonowało. Czyli nie mieli jakby możliwości w ogóle uwierzyć. A możemy mówić, że są otwarci w trybie warunkowym, że gdyby się to stało, gdyby, nazwijmy, dostali, powiedzmy w szerokim sensie, objawienie lub dostali jakieś argumenty, no to by byli otwarci i weszliby w tą relację z Bogiem i uznaliby Jego istnienie. Okej, no właśnie. I teraz można oczywiście, no bo pod względem struktury logicznej temu argumentowi nic nie można zarzucić, to każdy z Państwa zna logikę, zupełnie podstawowy schemat wnioskowania, bez zarzutu. Ten argument jest bardziej skomplikowany, no, oczywiście, ale to się tak, sprowadza, ale upraszczając, do tych dwóch kroków, tak, tak, i do jednego wniosku. Więc zostawmy na razie atakowanie ewentualne przesłanek tego wnioskowania, o czym zresztą piszesz oczywiście w swojej książce, ale tutaj to może zostawmy. Natomiast ty prezentujesz swój argument, który jest jakby odpowiedzią. Walka na argumenty tu powstaje, no i ty proponujesz inny argument. No to jakbyś mógł przedstawić właśnie ten twój argument? Oczywiście tylko jedna tu uwaga, że ten mój kontrargument jest takim dialektycznym elementem, który ma pokazać, że argument Schellenberga można osłabić. Żeby ostatecznie spór rozstrzygnąć, potrzebne są jeszcze inne argumenty, ale mówię na początku, jeżeli mówię, ty mnie pytasz, skąd niewierzący, skoro jest Bóg, to ja cię mogę odwrócić to pytanie i zapytać, skąd byliby wierzący, jeśli Boga by nie było. Czyli konstruuję również na zasadzie modus tollendo tollens odwrócenie tego argumentu i moje odwrócenie wygląda mniej więcej w ten sposób. Jeśli Bóg by nie istniał, to nie istnieliby ludzie wierzący, a jednak oni istnieją, ergo Bóg istnieje. Czyli schemat rozumowania jest ten sam, tylko odpowiednio przestawiam tą pierwotną implikację i na co innego zwracam uwagę. I uważam, że to jest, jeżeli pierwsza strona dyskusji zwraca mi uwagę na pewien problem i ja muszę na nim odpowiedzieć i w książce odpowiadam, to również ta druga strona musi odpowiedzieć na mój problem. Okej. I jeszcze dodam, z różnych względów wynika, że uważam, że mój problem nawet jest trudniejszy, który stawiam Schellenbergowi, niż ten problem, który on stawia nam. Uważam, że jest pod pewnymi względami trudniejszy. No przede wszystkim, znaczy są dwa takie aspekty. Aspekt liczbowy, zjawisko wiary jest diametralnie większe niż zjawisko niewiary. I druga sprawa to jest, o tym będziemy jeszcze pewnie tu dyskutować. To znaczy, że uważam, że istnienie wiary jest trudniej wyjaśnić, założywszy nieistnienie Boga, lecz nie na odwrót. To znaczy, istnienie niewiary łatwiej jest wyjaśnić, gdy Bóg istnieje. Czy my jesteśmy, uważam, w aspekcie liczbowym, czy ilościowym i eksplanacyjnym w lepszej sytuacji. Okej, więc ja trochę będę bronił, wejdę w buty Schellenberga, on tego nie mówi, no ale ja mam do tego taką uwagę, więc wydaje mi się, że te dwa argumenty oczywiście mają postać modus tollendo tollens, możemy tak przedstawić, no ale oczywiście argument może być poprawny formalnie, może przebiegać według doskonałego schematu, no ale te przesłanki mogą być fałszywe, no albo mniej lub bardziej pewne. No i teraz ta przesłanka Schellenberga, cały trik w tym wnioskowaniu Schellenberga jest takim, że on coś znajduje w samym pojęciu Boga, co by właśnie miało implikować wprost nieistnienie pewnej kategorii ludzi, czyli tych rzetelnych niewierzących. Natomiast ta twoja pierwsza przesłanka, czyli gdyby Boga nie było, to nie byłoby rzetelnie wierzących. Owszem, zgodzę się, że to jest jakiś problem, ale to nie wynika jakby z samej natury. I żeby to zobaczyć, znaczy to nie jest, wydaje mi się, dokładnie jednak właśnie symetryczne. Rozumiem, w zasadzie ty też uważasz, że jest niesymetryczna, ale ja uważam, że może jednak ty jesteś w trochę trudniejszej sytuacji. I podam taką analogię, więc do obu tych wnioskowań. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś gaz rozweselający, no i taki naprawdę skuteczny, że jak się go nawdycha trochę, to się każdy rozweseli. I teraz wnioskowanie Schellenberga wyglądałoby w taki sposób, czy analogon wnioskowania Schellenberga, że jeżeli w pomieszczeniu jest ten gaz
i ileś tam osób się tego gazu nawdychało, no to oni będą, nie będzie wtedy wśród nich tych smutnych ludzi. Jeżeli jest ten gaz i rzeczywiście rzetelnie go wdychamy, solidnie go wdychamy, to nie ma wśród nas ludzi smutnych. I teraz, jeżeli znajdzie się wśród nas chociaż jeden smutny, nierozweselony, no to to jest właśnie dowód, no logicznie to wynika po prostu, że nie może tam być tego gazu. Istnienie tego smutnego wyklucza istnienie tego, jeżeli on się rzeczywiście nawdychał. Oczywiście można tam jakieś dodatkowe wtedy tezy wkładać, że może ma, może coś tam wypił, co na przykład weszło w reakcję z tym gazem. Ale przy założeniu, że ten gaz rzeczywiście działa, to jeżeli znajdziemy chociaż jednego smutnego, to to jest niezbity dowód na to, że tego gazu tam nie ma. To byłby analogon wnioskowania Schellenberga. I teraz twoje wnioskowanie analogicznie z tego z kolei, że nie ma w pomieszczeniu takiego gazu, no nie wynika, że nikt nie jest wesoły. To jest mniejszy, właśnie to wynikanie jest mniejsze. Może gdyby tam nagle było bardzo dużo wesołych ludzi, właśnie jak mówisz o tych liczbach, że to jest wielki fakt wiary, również liczbowo, że większość ludzi, no to gdybyśmy nagle będąc w jakimś pomieszczeniu zaczęli wszyscy ni stąd, ni zowąd się cieszyć z niewiadomych przyczyn, no to hipoteza, że jest tam taki gaz rozweselający, mogłaby być dobrą hipotezą wyjaśniającą. Ale to byłaby, wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia, jakieś probabilistyczne, niededukcyjne. I raczej widzę właśnie to twoje wnioskowanie jako takie właśnie probabilistyczne, przy czym jego raczej dedukcyjne. Tak, no, tylko że później ja sprowadzam oba rozumowania do rozumowań probabilistycznych. Uważam, że to lepiej w ten sposób ujęcie probabilistyczne lepiej chwyta ten problem, ale no, poprzestając na tym twoim zarzucie, że to bardzo dobry zarzut, zarzut niesymetryczności, do którego jakby się nie spodziewałem, no, dopiero teraz trzeba by aneks napisać i odpowiedzieć na ten zarzut. To jeszcze może czwarta książka powstanie w serii. No może, ale tu, to znaczy to, co ja robię, to nie jest mechaniczne odwracanie argumentu. To my wiemy, że tu nie ma żadnego mechanicznego odwracania, tylko musimy się zastanowić nad relacjami między Bogiem a wiarą oraz między, w tym przypadku, gazem, a powiedzmy wesołowatością. Wartością ludzi, tak. I w twoim tym argumencie, w tym twoim kontrprzykładzie, gaz rozweselający jest warunkiem koniecznym, warunkiem wystarczającym wesołowatości. Tak, tak. Ale nie jest warunkiem koniecznym. Tak. Prawda? Dokładnie, dokładnie tak. I to jest. Natomiast, jaka potrzeba jest porównać, jaka jest relacja między Bogiem a powszechną wiarą? I ja uważam, że Bóg, czy istnienie Boga, nie jest warunkiem wystarczającym powszechności wiary. I tu już jest dysanalogia w stosunku do twojego przykładu. Nie jest warunkiem wystarczającym, bo muszą jeszcze dojść jakieś inne elementy, żeby wiara zaistniała. Bóg może z jakiegoś powodu nie chcieć, żeby wiara była powszechna, prawda? Może dopuścić wyjątki, a może nawet tą powszechność znacznie zmniejszyć. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa. Natomiast istnienie Boga jest warunkiem, według mnie, koniecznym powszechności wiary, czyli bez istnienia Boga nie byłoby czegoś takiego jak powszechna wiara. I w związku z tym jeżeli ja mam rację co do ułożenia relacji między Bogiem a powszechnością wiary, że istnienie Boga jest nie jest warunkiem wystarczającym, ale jest warunkiem koniecznym, no to wtedy mamy sytuację kompletnie różną od tej, którą podajesz w przypadku tych gazów. I dlatego wydaje mi się, mam prawo taki argument wysunąć i nawet powiem więcej, że on nie tyle jest symetryczny, tylko on jest lepszy niż argument przeciwnika, no chyba, że on inaczej twierdzi, bo wydaje mi się, że chyba problem, oś sporu polega na tym, że dla Schellenberga istnienie Boga, tak jak on go pojmuje, jako dobrego, i tutaj oczywiście niektórzy krytycy uważają, że tam dokonuje dużej antropomorfizacji, że to jest warunek wystarczający powszechności wiary, że to z automatu
doprowadzi do tego, że wszyscy będą wierzyć. Natomiast jak się temu dokładniej przyjrzeć, to miłość Boga nie pociąga z konieczności, czy w ogóle nie pociąga tego, że wszyscy muszą tą miłość znać w każdym momencie czasu jeszcze. Okej, okay. Ale czyli to, co robisz zasadniczo, no to podważasz właśnie tą pierwszą przesłankę argumentu Schellenberga. Znaczy uważasz, że z tego, że Bóg istnieje, nie wynika, że nie byłoby rzetelnych niewierzących. Tak, tak, tak. No, okej, okay, zgoda. I nawet mówiłeś, że oba te argumenty przedstawiasz później jako argumenty probabilistyczne, czyli znowu w dużej mierze problem się sprowadza do tego, która z tych przesłanek jest, no, nie może, żadna nie jest, powiedzmy, nie ma tutaj wtedy warunku wystarczającego, nie możemy mówić, że jest pewna, ale co jest bardziej prawdopodobne? Czy gdyby Bóg istniał, co jest bardziej prawdopodobne, że o ile by istniał, to nie istnieliby rzetelni niewierzący, czy to, że on istnieje, skutkowałoby tym, że byłby powszechny, czy tam wielki fakt wiary? To, co my musimy zrobić, to po prostu ta rzecz, która przed nami stoi, to jest to najprościej wyobrazić sobie w jednym i drugim przypadku, no bo porównujemy pierwszą przesłankę moją i pierwszą przesłankę Schellenberga. Drugie są empirycznie prawdziwe, no, tak. Bo są i wierzący, i niewierzący, przy czym ja podkreślam, że wierzących jest więcej, ale to jest odrębny problem. Natomiast ta pierwsza jest główna. I teraz jak uwiarygodnić przesłankę Schellenberga? Muszę sobie wyobrazić dwa światy. Prawda? Świat, w którym jest Bóg i świat, w którym Boga nie ma. Dwa możliwe światy, prawda? I teraz zastanowić się, w którym spodziewamy się zaistnienia powszechnej wiary, prawda? No to od razu powiemy, że w tym, którym jest Bóg, prawda? Znaczy, na pierwszy rzut oka rzeczywiście się tak wydaje, ale sądzę, że to też nie jest aż takie oczywiste. No więc właśnie na tym to polega, że to nie jest... Samo oczywiste, no tak powiedzmy. Bardzo trudno jest takie intuicje, no to są jakieś tam rodzaje intuicji modalnych bądź probabilistycznych, co by było gdyby, prawda? Mhm. Czego należałoby się bardziej spodziewać, prawda? Natomiast no, wydaje mi się, że w tym sensie, może inaczej, że Schellenberg ma taką wizję, że jeżeli jest świat z Bogiem, to wszyscy muszą wierzyć. Znaczy, prawda? Aż tak daleko nie. No, nie powinno być tych rzetelnych niewierzących. No, rzetelne, ale upraszczamy. Czyli jeżeli sprawę, mogą być niewierzący, tak? Przez wszystkich rozumiemy rzetelnych, prawda? Mhm. Przez wszystkich rozumiemy rzetelnych. Ja jakby inaczej stawiam sprawę, gdzie, w którym świecie jest większa szansa na pojawienie się wiary. Rozumiem, tak. W którym jest większa szansa, że wiara się pojawi? Czy w takim świecie, no, ale to właśnie to odwracając teraz. Bo jak w tym świecie, w którym nie ma Boga, moim zdaniem szansa na pojawienie się wiary jest mniejsza. Okej, okay, ale to można byłoby znowu trochę symetrycznie próbując teraz zapytać, to w takim razie jaki świat jest bardziej prawdopodobny? Taki, w którym Bóg istnieje i są rzetelni niewierzący, czy taki, w którym Bóg istnieje i nie ma rzetelnych niewierzących? Tak, który z tych dwóch światów jest bardziej prawdopodobny? Taki, w którym Bóg istnieje i nie ma rzetelnych niewierzących, czy taki, w którym Bóg istnieje i są rzetelni niewierzący, no, czyli nasz, rzeczywisty? To zależy od tego, jaką my mamy dodatkową wiedzę o Bogu. I moja uważam, że powinni być rzetelni niewierzący. A, że powinni nawet. Powinni, tak, że spodziewam się tego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mam pojęcie Boga jako bytu transcendentnego, trudno poznawczo dostępnego, to bez względu na jego otwarcie zawsze będziemy mieć problem z jego uchwyceniem. I ten problem z jego uchwyceniem może skutkować w radykalnych sytuacji ateizmem. Zgoda, ale na to jest z kolei taka dosyć, no ktoś mógłby powiedzieć, naiwna odpowiedź, czy pytanie nawet, nie tyle odpowiedź. No dobrze, ale jeżeli on jest wszechmocny, to nawet jak jest transcendentny, to mógłby zrobić, żeby te stworzenia jakoś go przynajmniej mogły poznawać. No wiadomo, może nie w całości, ale tak, przynajmniej trochę. Owszem. Ale jak jest wszechmocny, to może i w całości nawet. Tutaj jest stare aporie transcendencji, wszechmocy, bo możemy różnie układać.
ja uważam, że no, no Bóg jest wszechmocny w ramach tego, co jest logicznie możliwe. No. A transcendencja Boga nakłada pewne warunki na to, co jest logicznie możliwe. Ona, transcendencja jest czymś pierwotnym. Okay. I dlatego na nią stawiam. I owszem, Bóg będzie zmierzał do tego, żebyśmy się do Niego zbliżali, ale to nie musi się dziać od razu. Oślepienie, o teraz jesteśmy tu troszkę oślepieni tymi światłami w naszym studiu, powoduje, no, że słabo widzimy, prawda? Więc dopuszczalna taktyka Boga może być taka, że On stopniowo odsłania siebie proporcjonalnie do tego, jak do tego jesteśmy przygotowani. To się nie musi dziać od razu. To i trochę... być może są ludzie, u których to dopiero się pojawi po śmierci. No. To, że my uważamy, że to musi się dziać od razu, to jest z góry nakładanie naszych oczekiwań na to, co powinien myśleć Bóg. No, a On jest transcendentny, no nie możemy nakładać pewnych naszych oczekiwań. Mam nadzieję, że nasi słuchacze usłyszeli w tym twoim opowiadaniu o tym oślepieniu trochę metaforę Platona jaskini i wychodzenia. Właśnie ten filozof wychodzący jest oślepiony przez to światło, które no, tak, idzie. Tak, tak. Musimy się tu zatrzymać, Jacku. Bo chyba przekroczyliśmy czas. Tak, zobaczycie państwo, potraktujcie to państwo jako trailer, zajawkę spotkania z Jackiem na kanapie, które się pojawi niebawem. Natomiast ponieważ już tak robimy od czasu do czasu, że nasze spotkania kończymy jakąś poezją, to tutaj też mamy fragment poezji. Jakbyś, Jacku, mógł zakończyć tym wierszem. Dziękuję. No, nie wiedziałam, że tak czas szybko upłynie i przekroczyliśmy znacznie czas. A jeszcze ileś było pomysłów i problemów do przedyskutowania, ale ten jeden nas wciągnął, ale mam nadzieję, że Państwa wciągnie problem i Państwo, czy słuchając, czy czytając te czy inne teksty, zainteresują się tym problemem i wyrobią swoje własne stanowisko, no bo to my nie chcemy narzucać żadnego stanowiska, tylko dzielimy się tą naszą no pracą, nazwijmy to pracą intelektualną. Trochę przeczytaliśmy tekstów na te tematy i dzielimy się pewnymi naszymi przemyśleniami. A co z książki księdza Miłosza Hołdy, czyli jednego z uczestników tego zespołu, filozofa i teologa, on znalazł ten wątek ukrycia już u słynnego mistyka chrześcijańskiego, świętego Jana od Krzyża, zresztą klasyka poezji hiszpańskiej. I on tutaj znalazł taki poemat: znam dobrze źródło, śpiew duszy cieszącej się poznaniem Boga przez wiarę. I na koniec chciałbym ten fragment tego poematu zacytować, bez względu na Państwo stanowisko w tym sporze. To jest to piękna poezja i warto ją posłuchać. Naprawdę bardzo ciekawa poezja i wzruszająca. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie, choć się dobywa wśród nocy. Wiem, gdzie swe wody ma ten zdrój kryniczny, ukryty w głębi tajemnic i wieczny, choć się dobywa wśród nocy. Początku jego nie znam, bo go nie ma, lecz wiem, że każdy byt swą mocą trzyma, choć się dobywa wśród nocy. Wiem, że nie może być nic piękniejszego, że wszelka piękność pochodzi od Niego, choć się dobywa wśród nocy. Wiem, że w Nim nie ma nic ziemskich istności, że nic nie zrówna Jego wszechmocności, choć się dobywa wśród nocy. Blask Jego światła nigdy nie zachodzi, bo wszelka światłość od Niego pochodzi, choć się dobywa wśród nocy. A tryskające z Niego życia wody zraszają otchłań, niebiosa, narody, choć się dobywa wśród nocy. Potok istności w tym źródle wezbrany, w potędze swojej niepowstrzymany, choć się dobywa wśród nocy. Dziękujemy. Dziękujemy.